Nowa propozycja kapitana Nemo Dnia 28 lutego, około południa, Nautilus wypłynął na powierzchnię morza pod dziewiątym stopniem i czterema minutami szerokości północnej, na osiem mil od lądu leżącego w stronie zachodniej. Najprzód spostrzegłem gromadę gór wysokości około dwóch tysięcy stóp, nader kapryśnych kształtów. Wkrótce po zrobieniu pomiarów i zaznaczeniu ich na mapie poznałem, że to była wyspa Ceylon, perła wisząca u dolnego krańca półwyspu Indostanu. Poszedłem do biblioteki, aby poszukać książek traktujących o tej wyspie, jednej z najżyźniejszych na kuli ziemskiej. Jakoż zaraz znalazłem jednotomowe dzieło sir H.C. pod tytułem Silon and the Singalis. Wróciwszy do salonu. Zanotowałem najprzód położenie wyspy, którą starożytni tylu różnymi nazwami obdarzyli. Ceylon leży między 5 stopniem i sześcioma minutami i 9 stopniem i 49 minutami szerokości północnej, a między 79 stopniem i 42 minutami i 82 stopniem i 47 minutami długości na wschód od południka Greenwich. Długości ma 275 mil, największa szerokość 150 mil, obwodu mil 900, powierzchni 41 250 mil angielskich. A więc wyspa ta jest niewiele mniejsza od Irlandii. Kapitan Nemo i jego porucznik ukazali się w tej chwili. Kapitan rzucił spojrzenie na mapę i rzekł obracając się do mnie. Wyspa Ceylon sławna jest z połowu pereł. Czy nie zechciałbyś, panie Aronax, poznać jedno z miejsc tego połowu? I bardzo, kapitanie. To dobrze. Nic nad to łatwiejszego. Tylko, że nie zobaczymy tam poławia czy pereł. Doroczna eksploatacja jeszcze się nie rozpoczęła. Mniejsza o to. Każe płynąć do zatoki Manar. Dziś w nocy tam staniemy. Kapitan powiedział słów kilka do porucznika, który zaraz wyszedł. Wkrótce nautilus zanurzył się w płynnym żywiole, a manometr wskazywał, że byliśmy w głębokości stóp trzydziestu. Poszukałem na mapie owej zatoki Manar i znalazłem ją przy dziewiątym równoleżniku na północno-zachodnim brzegu Ceylonu. Tworzyła ją podłużna linia wysepki Manar. Żeby się tam dostać, należało opłynąć cały brzeg zachodni Ceylonu. Panie profesorze! odezwał się wtedy kapitan Nemo. Perły łowi się w Zatoce Bengalskiej, w Morzu Indyjskim, w Morzach Chin i Japonii, w Morzach Ameryki Południowej, w Zatoce Panamskiej i w Zatoce Kalifornijskiej. Najpiękniejsze atoli perły poławia się przy Ceylonie. Wprawdzie przybędziemy tam trochę za wcześnie. Dopiero w marcu zbierają się łowcy w Zatoce Manar i tam przez dni trzydzieści 30, trzysta statków Zajmuje się tą zyskowną eksploatacją skarbów morza. Na każdym statku jest dziesięciu łowców. Ostatni, podzieleni na dwie gromadki, zanurzają się kolejno i spuszczają się na dwanaście metrów w głąb morza za pomocą ciężkiego kamienia, który chwytają nogami i który sznurem przywiązany jest do statku. Tak więc rzekłem i teraz jeszcze używają tego pierwotnego sposobu? I teraz jeszcze, potwierdził kapitan Nemo. Chociaż miejsce tych połowów należy do ludu najbardziej przemysłowego na kuli ziemskiej, do Anglików, którym w roku 1802 ustąpił je traktat zawarty w Amiens. A jednak, odrzekłem, skafander, jakiego używasz pan do zanurzania się w wodzie, wyświadczałby wielkie usługi w tej operacji. Zapewne, gdyż biedni ciłowcy nie mogą długo zostawać pod wodą. Anglik Perseval w swojej podróży do Ceylonu mówi wprawdzie o kawsze, który całe pięć minut nie wypływał na powierzchnię wody. Nie chce mi się jednak temu wierzyć. Zdarzają się tak wytrzymali nurkowie, że utrzymują się pod wodą przez pięćdziesiąt siedem sekund. A już do bardzo wprawnych należą tacy, co zdołają przedłużyć ten czas do osiemdziesięciu siedmiu sekund. Są to jednak wyjątki dość rzadkie i nieszczęśliwi ci. Wróciwszy na pokład statku, nosem i uszami wyrzucają wodę krwią zafarbowaną. Myślę, że średni czas, jaki nurkowie siedzą pod wodą, wynosi trzydzieści sekund, podczas których jak najśpieszniej zbierają do małej siatki upasa muszle perłowe oderwane od skał. W ogóle poławiacze pereł długo nie żyją. Wzrok ich słabnie, na gałkach ocznych tworzą się owrzodzenia. Ciało pokrywa się ranami, a zdarza się także... Iż umierają na apopleksję w głębi morza. W istocie, odpowiedziałem. Smutne to, że służące tylko do zadowolenia kaprysów mody. Powiedz mi jednak, kapitanie, jaką ilość ostryk może w ciągu dnia wyłowić jeden statek? Około czterdziestu do pięćdziesięciu tysięcy. Powiadają nawet, że w roku 1814, gdy rząd angielski zarządził łowy na własny rachunek, jego nurkowie w ciągu dwudziestu dni pracy zebrali siedemdziesiąt sześć milionów ostryg. Czy przynajmniej poławiacze ci są należycie wynagradzani? Spytałem. Bardzo nędznie, panie profesorze. W Panamie zarabiają ledwie dolara na tydzień najczęściej dostają trzy grosze za ostrygę, zawierającą perłę. A ileż to wyniosą z morza nie mających żadnej? Trzy grosze dla biedaków, co wzbogacają swych panów. Ależ to haniebne. Tak więc, panie profesorze, mówił kapitan Nemo, nie zważając na moje słowa, pańscy towarzysze i pan zwiedzicie ławicę Manar, a jeśli przypadkiem jakiś przedwczesny nurek już się tam znajdzie, to przypatrzymy się jego głową. Zgoda, kapitanie. Ale, ale, panie Aronax czy nie boisz się czasem rekinów? Rekinów? Zawołałem. To pytanie wydało mi się co najmniej niewczesne. Boisz się? Nalegał kapitan Nemo. Przyznam się panu, że jeszcze nie poznałem się z bliska z tym rodzajem ryb. Co do nas, jesteśmy z nimi oswojeni, odrzekł kapitan Nemo. A z czasem i pan zapoznasz się z nimi bliżej. Zresztą będziemy uzbrojeni i po drodze upolujemy może jakiego żarłacza. Polowanie to nader zajmujące, tak więc do jutra. Panie profesorze. Wyruszamy przed świtem. To powiedziawszy tonem lekkim, kapitan Nemo wyszedł z salonu. Czytelniku. Gdyby ci zaproponowano polowanie na niedźwiedzia w górach szwajcarskich, może byś odpowiedział i owszem, jutro polować będziemy na niedźwiedzia. Gdyby cię zaproszono na polowanie na lwa w pustyni Atlasu lub na tygrysa w dżunglach indyjskich, i wtedy może byś powiedział paradnie: będziemy podobno polowali na lwa lub tygrysa. Jeśli by jednak zaproszono cię na polowanie na rekina w jego naturalnym żywiole, prawdopodobnie zastrzegłbyś sobie chwilę namysłu w przód, nim byś przyjął to zaproszenie. Co do mnie, podniosłem rękę do czoła, na które wystąpiły krople zimnego potu. Zastanówmy się, rzekłem do siebie. Mamy czas do namysłu. Polować na wydry w lasach podmorskich, jak już polowaliśmy w lasach wyspy Krespo, ujdzie to jeszcze. Ale włóczyć się po głębiach mórz, gdy się ma pewność spotkania żarłaczy. Zabawka dali Bóg niemiła. Wiem wprawdzie, że w pewnych krajach, a mianowicie na wyspach andamańskich, murzyni nie wahają się uderzać na rekina, mając sztylet w jednej, a stryczek w drugiej ręce. Ale wiem także, iż ci junacy najczęściej nie wracają żywi z tej walki ze strasznymi zwierzętami. Zresztą nie jestem murzynem. A choćbym był murzynem, godziłoby się w tym razie troszkę zawahać. I ciągle miałem przed oczami rekiny. Ich szerokie szczęki, uzbrojone licznymi rzędami zębów i zdolne przeciąć człowieka na pół, jak nitkę. Czułem już pewne bóle w biodrach, a przy tym nie mogłem strawić flegmy, z jaką kapitan zaprosił mnie na to nieszczęsne polowanie. Tak jakby chodziło o szczwanie w lesie jakiego niewinnego lisa. No, pomyślałem, zaradzimy temu jakoś. Konsej za nic w świecie nie pójdzie na takie polowanie, a to uwolni mnie od towarzyszenia kapitanowi. Co do Nedalenda przyznaję, że mniej byłem pewny jego roztropności. Niebezpieczeństwo, choćby największe, zawsze miało powab dla tej wojowniczej duszy. Zabrałem się znowu do czytania książki Sera, ale machinalnie tylko przewracałem stronicę. Drukowane litery przybierały kształty ogromnych, strasznie rozwartych szczęk. W tej chwili Konsej i Kanadyjczyk weszli z miną spokojną, a nawet wesołą. Szczęśliwi. Nie wiedzieli, co ich oczekiwało. — Dali Bóg, panie — odezwał się Ned Land. Pański kapitan Nemo, niech go diabli porwą, zrobił nam w tej chwili bardzo miłą propozycję. — A, — rzekłem, — więc już wiecie. — Z przeproszeniem pana — odpowiedział Konsej — Dowódca Nautilusa zaprosił nas, żebyśmy jutro w towarzystwie pana zwiedzili miejsce połowów wspaniałych pereł przy Ceylonie. Mówił bardzo grzecznie i oprzedł się z nami jak prawdziwy gentleman. I nic więcej wam nie powiedział. Nic, panie, odrzekł kanadyjczyk. Chyba to jedno, że już mówił panu o tym spacerze. Mówił, w istocie. Czy jednak nie dał wam jakich objaśnień o Żadnych, panie profesorze. Wszak pójdziesz pan z nami, nieprawdaż? Ja? Naturalnie. Jak widzę, nabierasz gustu do tych spacerów, panie Lent. No, ma się rozumieć. To, że to ciekawe. Nadzwyczajnie ciekawe. A może i niebezpieczne. Dodałem tonem przestrogi. Ba, niebezpieczne. Prosta przechadzka po ławicy ostrygowej. Odpowiedział Ned Lent. Widocznie kapitan Nemo nic nie wspomniał moim towarzyszom o rekinach a ja patrzyłem na nich niespokojnie, jakby już brakło im ręki lub nogi. Miał, żebym otwarcie ich ostrzec? Niewątpliwie. Nie wiedziałem jednak, jak się wziąć do tego. Proszę mojego pana, odezwał się konsej, czy pan raczy dać nam jakie objaśnienia o łowieniu pereł? Czy o samym łowieniu, spytałem, czy też może o niebezpiecznych przygodach, które. O łowieniu, odpowiedział Kanadyjczyk. Dobrze jest wiedzieć coś o okolicy, po której się ma wędrować. Zgoda, więc siadajcie, przyjaciele, a ja nauczę was tego, czego się sam przed chwilą nauczył od Anglika sera. Ned i siedli na kanapie, a Kanadyjczyk zaraz zagadnął. Przede wszystkim, panie, chciej objaśnić, co to jest perła. Mój poczciwy Nedzie, odpowiedziałem. Dla poety perła jest łzą morza, dla ludów wschodu jest stwardniałą kroplą rosy, dla elegantek jest klejnotem podługowatego kształtu i mlecznej barwy, który noszą na palcach, na szyi lub w uszach. Dla chemika jest mieszaniną soli, kwasu fosforowego i węglanu wapna z odrobiną pewnej masy galaretowatej. Na koniec dla przyrodników jest to prosta, chorobliwa wydzielina organu wytwarzająca masę perłową u pewnych mięczaków dwuskorupnych. Dział mięczaków, dodał konsej, klasa bezgłowych, rząd skorupiaków. Wybornie, uczony konseju. Owóż między tymi skorupiakami uszka morskie, trydakny, muszle włókniste i wszystkie inne wydzielające perłową masę, to jest ową materię niebieską, fioletową lub białą, która zdobi wnętrze ich skorupy, mogą wydawać perły i ślimaki? — spytał Kanadyjczyk. — A jakże? Ślimaki pewnych wód Szkocji, Walii, Saksonii, Czech i Francji. — Wyśmienicie — rzekł Kanadyjczyk. — Będzie się teraz zwracało na nie uwagę. — Wszelako — mówiłem dalej. Najdoskonalszym mięczakiem wydzielającym perłę jest szacowna ostryga perłowa, tak zwana perliczka. Perła, zwykle kształtu kulistego, przystaje do muszli lub wpija się w ciało mięczaka — Przystająca do muszli jest nieruchoma, wolna zaś jest w ciele zwierzęcia. Zawiązkiem perły zawsze jest ciało twarde. Bądź jajecznik niepłodny, bądź ziarnko piasku, dookoła którego osiada w ciągu lat kilku materia perłowa i zwolna twardnieje. — A czy bywa po kilka pereł w jednej ostrydze? — spytał konsej. — Bywa, mój chłopcze. Pewne perliczki tworzą prawdziwy naszyjnik. Przytaczają nawet ostrygę, która miała, o czym jednak wątpię, przeszło sto pięćdziesiąt rekinów. — Sto pięćdziesiąt rekinów! — zawołał Ned Land. — Czy powiedziałem rekinów? — spytałem zmieszany. — Chciałem powiedzieć sto pięćdziesiąt pereł. Rekinów nie miałoby żadnego sensu. — To prawda — rzekł konsej. — A teraz raczy mój pan objaśnić nas, w jaki sposób wyjmuje się te perły. Są różne sposoby, a nawet często, gdy perły silnie przystają do muszli, trzeba odrywać je szczypcami. Zwykle jednak rozkłada się perliczki na kobiercu straf morskich, zaścielającym wybrzeże. Tym sposobem mięczaki zamierają na świeżym powietrzu, a po dniach dziesięciu zaczynają gnić. Wtedy zanurza się je w zbiornikach wody słonej, a potem otwiera i obmywa. Wówczas to rozpoczyna się podwójna praca wyżynających perły. Najprzód oddzielają warstwę perłowej masy, zwanej w handlu pod nazwą srebrzanki lub mieszanki białej albo mieszanki czarnej i sprzedawanej skrzyniami ważącymi po 125 i 150 kilogramów. Tułów zaś, wyjęty z muszli, gotują i cedzą przez sito, aby wycisnąć z niego wszystkie, choćby najmniejsze perły. — Zapewne cena tych pereł zależy od ich wielkości — spytał konsej. Nie tylko od wielkości, odpowiedziałem, ale także od kształtu, od wody, to jest barwy, i wreszcie od ich blasku, który im bardziej jest mieniący się i różnobarwny, tym perła jest szacowniejsza. Najpiękniejsze perły nazywają się dziewiczymi lub doskonałymi, tworzą się one samotnie w tkance mięczaka, są białe, często nieprzezroczyste, z blaskiem opalowym okrągłe lub podługowate. Okrągłe używają się na naszyjniki i bransoletki. Podługowate służą do kolczyków i jako cenniejsze sprzedają się na sztuki. Perły przylegające do muszli i mniej kształtnej formy sprzedaje się na wagę. Na koniec do pośredniejszych gatunków należą perły znane pod nazwą nasionek lub drobnych perełek. Sprzedają się one na miarę i głównie służą do haftowania ornatów i kap kościelnych. To rozgatunkowanie pereł według ich wielkości musi być mozolne i zajmować dużo czasu, wtrącił Kanadyjczyk. Nie, przyjacielu, dokonuje się tego za pomocą przetaków, czyli tarek, z różnej wielkości dziurkami. Perły pozostające w przetaku mającym od 20 do 80 dziurek są pierwszorzędne. Te zaś, które nie przechodzą przez przetak mający od 100 do 800 dziurek, są drugorzędne. Na koniec te, do których używają się przetaki z dziewięciuset do tysiąca dziurek, stanowią nasionka, czyli drobne perełki. Dowcipny sposób, rzekł konsej. I jak widzę, podział i klasyfikacja pereł odbywa się mechanicznie. A czy mój pan raczy nam powiedzieć, jaki dochód przynosi eksploatacja ławic ostrych perłowych? Według książki sera, odpowiedziałem, perłoóstwo. Pod Ceylonem wydzierżawione jest za roczną opłatą trzech milionów żarłaczy. Chyba franków, poprawił konsej. Tak, chciałem powiedzieć franków. Sądzę jednak, że perłołówstwo nie przynosi już takich dochodów jak dawniej. Podobnie rzecz się ma z perłołówstwem amerykańskim, które za panowania Karola V przynosiło dochodu cztery miliony franków, a teraz nie daje i trzech milionów. — W ogóle eksploatacja pereł daje rocznie około dziewięciu milionów franków. — Czy jednak nie było sławnych pereł, wysoko cenionych? — spytał konsej. — Owszem, były, mój chłopcze. Powiadają, że Cezar darował Sewilli perłę cenioną na sto dwadzieścia tysięcy franków na naszą monetę. — A ja słyszałem — wtrącił Kanadyjczyk — że pewna dama starożytna piła perły roztopione w occie. — To Kleopatra — objaśnił konsej. Potrawa nie musiała być smaczna, dodał Nedland. Nieznośna przyjacielu Ned, odpowiedział Conseil. Ale kieliszek stół kosztujący półtora miliona franków zawsze to osobliwość. Żałuję, że mnie ożenił się z tą bogatą panią, rzekł Kanadyjczyk, machając ręką dość niebezpiecznie dla swoich sąsiadów. Nedland mężem Kleopatry, zawołał Conseil. A cóż ty myślisz? Już już miałem się ożenić, nie moja w tym wina, jeśli małżeństwo się rozchwiało, poważnie odpowiedział Kanadyjczyk. Kupiłem już naszyjnik perłowy dla Kasi Tender, mojej narzeczonej, która zresztą wyszła za innego. Owóż ten naszyjnik kosztował tylko półtora dolara, a przecież niech pan profesor mi wierzy, perły te nie przecisnęłyby się przez przetak o dwudziestu dziurkach. Poczciwy mój net, odpowiedziałem, śmiejąc się. Były to perły sztuczne kulki szklane, napełnione wewnątrz płynem wschodnim. Ba, odrzekł Kanadyjczyk, i ten płyn wschodni musi drogo kosztować. Wcale nie. Jest to po prostu srebrzysta masa łuski płotkowej, zebrana z wody i przechowana w amoniaku. Nie ma ona żadnej wartości. Rozumiem. Dlatego zapewne Kasia Tender poszła za innego, filozoficznie odpowiedział Ned Wracając jednak do wysokiej wartości pereł, odezwałem się znowu. Wątpię, czy kiedykolwiek jakiś monarcha posiadał szacowniejszą od tej, którą ma kapitan Nemo. Czy tej? spytał Konsej, wskazując na pyszny klejnot w oszklonej szafce. Tej samej i nie omylę się, oceniając ją na dwa miliony franków. Żywo dodał Konsej. Tak, chciałem powiedzieć dwa miliony franków a jednak kapitana nic ona nie kosztuje. Po prostu poszedł i wziął. — Bła! — zawołał Nedland. — My tak samo zrobimy podczas jutrzejszego spaceru. A może znajdziemy lepsze? — Wątpię — rzekł konsej. — Czemużby nie? — Przypuśćmy, że tak. Lecz na co zdadzą ci się miliony na pokładzie Nautilusa? — Na pokładzie na nic — odpowiedział Nedland. — Ale gdzie indziej? — O, gdzie indziej? Rzekł konsej, kiwając głową. Bądź co bądź, wtrąciłem: Lęd ma słuszność, i jeśli kiedykolwiek zawieziemy do Europy lub Ameryki perłę wartości kilku milionów, wówczas zapewne chętniej uwierzą naszym opowiadaniom? Ja tak myślę, rzekł Kanadyjczyk. Wszystko to bardzo piękne, wtrącił konsej, który zawsze zapatrywał się na rzeczy ze strony praktycznej. Czy jednak te łowy pereł nie są niebezpieczne? Nie. Żywo odpowiedziałem, zwłaszcza jeśli się przedsięweźmie pewne środki ostrożności. A cóż się ryzykuje w tym rzemiośle? spytał Ned Lent. Może połkniemy trochę wody morskiej? Kto wie, Ned? Może spotkać nas coś gorszego? Na przykład mój zuchu dodałem, naśladując flegmę kapitana Nemo. Czy boisz się rekinów? Ja, oszczepnik z rzemiosła, miałbym się bać rekinów? Moją rzeczą jest drwić z nich sobie. Ale mój drogi, dodałem, tu nie chodzi o łowienie ich za pomocą oszczepu lub harpuna, o wyciąganie na pomost okrętu, odcinanie toporem ogona, płatanie brzucha i wyrzucanie serca do morza. A o cóż chodzi? O prawdziwą walkę. W wodzie? Właśnie. W wodzie. E, panie profesorze, od czego dobry harpun? Trzeba panu wiedzieć, że te rekiny są niezdarne bydlęta. Żeby cię capnąć, muszą się na grzbiet obrócić, a tymczasem Nedlend miał tak osobliwy sposób wymawiania tego wyrazu, capnąć, że mnie dreszcze zimne przenikały, gdym go słyszał. A ty, konsej, co myślisz o tych żarłaczach? Ja, odrzekł konsej, ja otwarcie powiem mojemu panu, co myślę. Przecież pomyślałem. Jeśli mój pan zamierza walczyć z rekinami, rzekł konsej, nie rozumiem powodu, dla którego bym ja, wierny sługa mojego pana, nie miał także z nimi walczyć.